Niedawno ruszyła Zachodniopomorska Liga Siatkówki Juniorów i Juniorek. UKS OPP Powiat Kołobrzycki wystawił do rozgrywek zarówno drużynę dziewcząt, jak i chłopców. Rywalizacje rozpoczęły też młodziczki. To jest drużyna pana Piotra Bogdanowicza i Krzysztofa Ościśloka. Większość z tych dziewcząt grało już w mini siatkówce w czwórkach i osiągało sukcesy. Teraz przeszły do wyższej kategorii sześcioosobowej siatkówki. No i coraz lepiej grają. To brakuje im tylko doświadczenia jeszcze. Juniorzy z racji wieku dysponują już większym doświadczeniem, ale presja meczowa często także im daje się we znaki. No tutaj z charakterami to właśnie jest też pełna rozpiętość. Są chłopaki, którzy są bardzo mocni i jak to mówią, w trakcie stresu grają lepiej niż na treningach, a jest też jeszcze kilku mniej doświadczonych, którzy jeszcze nie wytrzymują tej presji meczowej, szczególnie ci, którzy dołączyli w tym roku do tej starszej grupy wiekowej. Jest jeszcze jeden nawet ubiegłoroczny młodzik, który no dopiero zaczyna szlify na tym wyższym poziomie. I tu u nich widać tą presję meczową, że jeszcze jest im to ciężko do przełknięcia. Drużyna juniorów ma jednak w swoim składzie liderów, którzy potrafią dawać przykład młodszym. Każdy mecz analizujemy później. Oczywiście uczymy się na błędach, staramy się poprawiać jak najlepiej nasze umiejętności. I myślę, że to wychodzi. Na pewno progres jest. Niestety już to ostatni rok naszego wspólnego grania. Matura się zbliża i studia. Ale jestem zadowolony bardzo z naszych postępów oczywiście. Juniorzy UKS OPP Powiat Kołobrzyski pokonali rówieśników z Gryfic 3-1.